Kto pierwszy od niej może, ten wygrywa. Czas start! Będziemy dawać! Witam Was w kolejnym odcinku programu Twoje 5 minut w Hiszpanii. Dzisiaj uczestnicy ścigają się, kto pierwszy dotknie morza, a oprócz tego rywalizują o miano najlepszego influencera. Najlepszy z nich wygrywa 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą. A Wy pamiętajcie, by subskrybować ten kanał, żeby nie ominąć żadnego odcinka programu Twoje 5 minut. Zapraszam gościa dzisiejszego, czyli... chodźcie! W sumie jest dwóch gości! Wiktoria Kartoni-Bochnak oraz Patryk Murtal-Ciobaran. 23-letnia influencerka i 23-letni youtuber. Dużą popularność zdobyli, tworząc własną grupę influencerów, a po paru latach dołączając do przełomowego projektu Gen Z. Murtalcio jest też wielkim pasjonatem muzyki, którą regularnie tworzy, a Kartoni z wielkim sukcesem rozwinęła swój Instagram, gdzie jest obecnie najpopularniejsza z całego projektu Gen Z. Jeszcze wspomnę o tym byłym projekcie, że tam mega dużo z tamtego projektu wyniosłam, bo wiedziałam, jak nie podchodzić do ludzi, wiedziałam, czego unikać po prostu w relacjach. Czego unikać? No na przykład takiego obgadywania siebie nawzajem, nakręcania się na jedną osobę. Jakby wydaje mi się, że jak mieszkamy i jesteśmy w grupie, to musimy razem działać, musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy swoimi wrogami, że gramy do tej samej bramki i to jest najważniejsze moim zdaniem. Finalnie jakby jesteśmy w tak zajebistej grupie, tak wszyscy charakterowo do siebie pasujemy, każdy się ze sobą poznał, dotarliśmy do siebie i my naprawdę się w ogóle nie kłócimy. I naprawdę jestem zadowolona, że jesteśmy taką zgraną ekipą i mam nadzieję, że ktoś z Was, jak kiedyś będziemy wspólnie nagrywać, to też będziemy taką fajną ekipą. Mega fajnie, no, mega tak fajnie. Uwielbiam. Ja się mega cieszę, bo oglądałam już ich wcześniej i taki mega sentyment mi pozostał po prostu. No. Jak sobie poradziliście z hejtem? Bo na początku, jak właśnie dołączyliście, to pamiętam, że był dosyć spory hejt. Wiedziałem, że będzie hejt, ale nie spodziewałem się, że on będzie aż tak duży, jaki był wtedy. Bo on był bardzo duży i po prostu bardzo mnie to zaskoczyło. Bo miałem dużego doła, no nie będę ukrywał, że jednak jakby wlazło to pod skórę, ale po prostu wiedziałem, że jak będę z tobą, to się obronię. No i tak się stało, ponieważ po trzech dniach już ludzie przestali po prostu pisać i już byli: o, jednak są fajni. Ale też nie wiem, czy pamiętacie, ale ja też was mocno przygotowywałem, że tak będzie. Tak, tak, tak. Mówiłeś tak od samego początku, w ogóle chyba od pierwszego spotkania. Jak się widzieliśmy jeszcze, no to przed, było pewne. Tak, to było przed twoje 5 minut. Oczywiste i z wami będzie tak samo, nie? Wiadomo, nie każdy cię polubi, bo to jest niemożliwe. Ale będziesz miał swoją grupę odbiorców i cokolwiek nie będziesz robił, to po prostu musisz być sobą. Dzisiejsi goście specjalni moim zdaniem są bardzo super. Dużo merytorycznych rzeczy wnieśli, dużo doświadczenia od nich się mogliśmy nauczyć. Ogólnie moją radą dla was jest to, że to się tutaj nie kończy, to się tutaj zaczyna. I nawet jeżeli nie przejdziecie dalej, to nie łamcie się i róbcie to, co robicie, bo na pewno zajebiście wam to wychodzi. No ja bym powiedział, że nie zawsze gadanie cały czas i bycie głośnym jest na plus. Jest na plus. Fajnie, bo właśnie pokazują nam dwie perspektywy, są różnymi charakterami, pokazują nam, że każdy odcinek można zrobić na dwa sposoby. To moim momentem przełomowym to było właśnie na kamperach, kiedy zjechałam z tej zjeżdżalni. Moją taką radą dla was to jest właśnie, żeby przełamywać się. To jest w ogóle najlepsza rada, jaką mogę wam dać. Wiedziałam, że jak to zrobię, to że będę się czuła najlepiej na świecie. No i tak było. I wydaje mi się, że dobrą radą też dla was jest to, że jednak przełamywać te swoje lęki. Wiadomo, nic na siłę. Jeżeli czujecie, że faktycznie nie chcecie czegoś robić, to nie ma po co. Wiadomo, że same dołączenie bardzo dużo wam da, prawda? Od razu wszystko pójdzie w górę. Często było tak, że cały miesiąc nie mam jednego wolnego dnia. No i paruje trochę łeb, to nie jest tak, że... No jak ktoś nie lubi, jak ktoś nie lubi pracować, to niech zrezygnuje teraz, nie? Tak, bo tu jest naprawdę mega dużo pracy. Działanie, nawet nie w influencerstwie, bo raczej to są leniuchy śmierdzące, ale działanie ze mną. Ja sobie nie pozwolę, żeby osoba, która działa z nami, była leniem, ponieważ szkoda szansy. Niech daje komuś innemu, kto będzie chciał zapierać, po prostu. Patryk jest w ogóle przesympatyczny, totalnie się nie spodziewałem, bo szczerze mówiąc po tych odcinkach Gen Z byłem pewny, że będzie tą osobą, która będzie do mnie najbardziej zrażona, a o dziwo naprawdę bardzo przyjemnie mi się z nim rozmawiało i dał nam zarąbiste rady i uważam, że należą do topki najlepszych gości w ogóle tego programu razem z Wiktorią. Pamiętajcie, że uczestnicy, którzy przeszli do drugiego etapu programu Twoje 5 minut w Hiszpanii, dostali pełną zgodę na publikację treści na swoich social mediach, a ich Instagramy możecie znaleźć pod tymi linkami lub w opisie filmu. A teraz pora przejść do konkurencji. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Patrzcie, widzicie to?
morza. Morze. Kto pierwszy dotknie morza, wygrywa. Serio? Wy będziecie mieli zadania moje. Tak naprawdę, a wy będziecie mieli zadania Wiki. Będziemy wychodzić ze strefy komfortu na 100%. Oczywiście podpisy są nie bez powodu, bo z waszą grupą na początku będzie Wika, a u was będzie Patryk. To pierwszy od niej może ten wygrywa, czas start! Lecimy do domu! Powiedz 10 komplementów jest pierwszy, to co, lecimy? Olo, jest bardzo piękny, jedna. Zrób komuś miłą niespodziankę, daj komuś kwiatka, nagraj TikToka z 5 dziewczynami. Fiesta przez 20 minut. O, fiesta! Przyjdźcie na hulajnodze albo... Na hulajnodze! To bierzemy. Nauczyć się daj po hiszpańsku. Ola, my jamo domingo. Komu to nie was? Ale to musisz się nauczyć. Tak, nowy, nauczyć się. Dzisiaj mamy challenge, żeby jak najszybciej dotknąć morza. I w tym momencie mamy do zrobienia 20 zadań. Musimy wykonać minimum 15, żeby w ogóle się zaliczało. Przybij 20 piątek, zamień się z kimś ubraniem. Niech obca osoba da ci challenge. Zresztą musimy wykonać 15, a nie całe 20, więc jeżeli będziemy mieć problem na przykład, nie wiem, ze znalezieniem Goldena, no to chill, no nie? Tak wygląda tak karta. Tak wygląda nasza karta. Mamy powiedzieć 10 komplementów, ale nie mamy powiedziane, czy mamy je powiedzieć do randomowych osób. Więc możemy powiedzieć je do was. Się do niej, posuć od razu. I to jest dobra taktyka, bo nadrabiają teraz czas. Nadrabiają czas, tak, już sobie nadrabiają te kilometry, bo przez zadanie można w trakcie, nie? A żółci stoją na chacie i tam ogarniają. I słuchaj, to oni czytają wszystkie zadania na głos, więc widz nie musi czytać. I przy okazji, wiesz, jest zadanie pogłaśnić Goldena, to oni tak, o, fajnie, pogłaskać Goldena, muszą, reagują od razu na to zadanie. Jeden komplement po hiszmańsku? Mogę ci powiedzieć nawet. Los ojos es buenos. Co to znaczy? Twoje oczy są piękne. Ojej. A wy jesteście bardzo piękni. Widzę was, siedzicie przed tym ekranikiem. Wyglądacie rewelacyjnie dzisiaj. No już 3 komplementy. To waszym pytaniem przy każdym zadaniu powinno być, co widz by chciał najlepiej zobaczyć? Tak. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby wygrać. Chodzi o to, żeby wygrany był widz nasz kochany. Ej, w sumie po drodze możemy spróbować odwzorować 3 zdjęcia Wiki. Bardzo. Jestem tutaj zadowolony z Mani. Wcześniej padł pomysł, żeby zrobić siestę. A ona od razu odmówiła, że nic ciekawego wtedy nie wejdzie do filmu, więc od razu to odrzuciła ten pomysł, to zadanie pod film. Bo nikt nie chce oglądać, jak ludzie siedzą przez 20 minut i nic nie robią. Los ojos es buenos, señorita. Complemento. Complemento. Uno complemento. Czyli mamy 6 komplementów, zostało nam 4 tylko. Tak. Czekajcie, w którą stronę do morza, bo w sumie to jest... Tamto. Idziemy na ślepo, trochę. Dawaj, bez map w ogóle. Idziemy, patrz. Idziemy moim zdaniem tam i w dół. No dobra, no to chodźmy. Idziemy za głosem serca. We have a challenge. We need to deal with something and I will give you one thing and you give me another thing. Okay. Thank you. Ileva sun con yuto muy bonito, hoj. No i mamy to. Co powiedziałeś? Zobacz jego reakcję. Że bardzo ładnie wygląda. Zobacz jego reakcję. Merda ogonem. Dobra, mamy to. Lecimy dalej. O, kogo dogo, ola amigo. Kogo dogo, ola amigo. Buenos dias. Hola, hola. Hola. Tienes un palmo bonito. Zaliczyliśmy właśnie pierwsze zadanie, powiedzieliśmy 10 komplementów, bierzemy kolejne z listy. Lecimy teraz z tymi zdjęciami. Ona ma właśnie takie dwa tutaj z przodu pasemka. Idealnie. Tą drogę było bardziej widać. To wygląda super. Jaś kartonik. Kartonik jest dobrze, tylko... Dobra, no popraweczki. Idealnie. Dobra, i jeszcze weź twarz trochę tam. Zrobiliśmy bardzo namiętną fotkę Patryka i kartoni. Będzie ciekawie, bo muszę odwzorować ją z Oliwierem. Ale cudowne. Nie ucinaj mu rąk. To jest zdjęcie Wiktorii i Patryka. A to jest moje i Oliwier. Jezu, no! Zadanie wykreślone. Dobra, lecimy dalej. Teraz trzeba się... Musimy ktoś czas liczyć. Dobra, ja patrzę, jest 4. Małpy wchodzą na drzewa? Wchodzą na drzewa małpy. Dobra, koniec. Dobra, moi drodzy, mamy już aż 2 zadania skreślone. Jedna osoba się angażuje z grupy na robienie zadania, na zadanie, które mogą robić razem i wtedy nie będą wychodziły cringe'owo. Na przykład zadanie z małpką, tutaj Julita je robiła i Michał zaproponował, żeby reszta grupy się dołączyła, co było mega spoko. I widziałam tutaj, że Pola odmówiła, to mogliby je robić razem i wtedy to by było śmieszne. 3,2 km nam zostało, czyli jakieś 40 minut drogi. I stwierdziłyśmy, że zaczniemy teraz z Karoliną przybijać 20. Piątek, Oli Aldos. Thank you. Dobra, uzgodniliśmy, że jednak znowu przerywamy to zadanie z piątkami. Nie do końca wiedzą, co mają robić, za to się złapać. Mieli 2 próby, żeby robić piąteczki, później się rozmyślili. I ogólnie na razie, no bo dawa nie będę wam jeszcze spoilerować, kto mi najbardziej tutaj odpowiada. Zobaczcie do końca, oczywiście, że tak. Będziemy robić po prostu zadanie, że będziemy udawać Patryka przez 10 minut. Wika!
Ale posprzątałaś kupę Gengara wcześniej, jak wyjechaliśmy do tej Hiszpanii? Posprzątałaś? Posprzątałam. A bo ile już tam chodzimy razem? 5 lat, co niedługo będzie. 5 lat? Ja jeszcze się tobie nie oświadczyłem? No. Masakra, co tam na mnie chłop. Dobra, szukamy pierścionka i się oświadczamy. Zaczynamy trzecie zadanie, czyli udawaj Wikę przez 10 minut. Podzieliliśmy się, że każdy będzie to robił po 2,5 minuty, żeby każdy mógł spróbować. No i lecimy. Gengar! Chodź do mamusi! Milion mamy w jeden dzień! To jest nasz cel! Lecisz, Maja! Oni wszyscy cały czas chcą, żebym ja mówiła ry, a ja nie umiem mówić ry. Kolejne zadanie wykreślone. Lecimy dalej. Robimy zadania, czyli takie bingo. I kto pierwszy wykona minimum 15 zadań, wchodzimy do morza. I wtedy kto pierwszy dotknie morza, wygrywa. Ta pani jest ubrana. Ej, to jest różowy. Maja, jaka spostrzegawczość. No bo ja teraz mam wyczulony na ten róż, ale czy nie to wiem. To się liczy? To się liczy? No liczy się. Liczy się, chyba. Mamy to. Ej, no mamy to kolejne zadanie. Ty, a może po hiszpańsku moglibyśmy to pisać? To u ciebie po hiszpańsku, nie po angielsku, zobaczymy. Dobra. Czy więcej rozumieją po angielsku, czy po hiszpańsku? Co miać? Do you abrazo? Yeah! Zaliczony! Idziemy dalej, do przodu i w stronę morza, które... Czuć już coraz lepiej. I to nas dwóch! Migola! W zasadzie mamy wykonane kolejne zadanie już. I to zobacz, jak super poszło! Ja rozpoczęłam dzisiejszy dzień w drużynie żółtych. I byłam pod wrażeniem tego, jak wielki chaos tam był. Drugie auto jest... Jest Porszak! Weź się, było widać? Tak. Ale nie powiedzieliśmy, że robimy to. Także spieszymy się! Słuchajcie, teraz my z moją siostrą robimy piąteczki. Zadanie z piąteczkami. High five. Maybe you? From Poland. Nie ustaliliśmy wszystkiego, tylko tak chcieliśmy tutaj zacząć zadanie, potem na nie wychodziło, ale teraz staramy się właśnie to ogarnąć, zaplanować tak, żeby jak najszybciej i też żeby to wyglądało. Żywo. Tak. We have a challenge to do this. With your hair. With your hair. Do you want me to do this? Yes. Like, we gonna do this, can okay? I do this? We. I do this to you. A, Tuomi? Yes. Udało się, dziewczyna się zgodziła, to była chyba z kolegą, który trochę ją podpuścił, także mega fajnie, bo się udało. Dobra, czy myślicie, że to się liczy? Tak. Yeah. 6 zadań mamy już zrobionych. Zostało nam do zrobienia jeszcze 9, żeby móc dotknąć morza. Dawaj, Maciek. Dawaj. I lewo, prawo, lewo, i lewo. Lewo, prawo, ja już dynka. Mamy zadanie z hulajnogą, jakbyśmy znaleźli, trochę byłoby prościej. Jesteśmy coraz bliżej morza, coraz lepiej je czuję. Właśnie wchodzimy do sklepu i przy okazji kawiarni. High five, gracias. High five. 17. High five. Okay. High five. Gracias. Mamy 20, udało się. 20, zrobione. Jestem w drużynie z samymi dziewczynami i delikatnie zaczynam to czuć, że są te same dziewczyny. Jest okropny chaos, ale ja lubię, jak jest chaos. Idziemy do jakiejś młodej osoby, którą poprosimy, żeby dała nam jakiś challenge, który musimy wykonać. Take a swim. Take a swim? Yeah, sure. Jest oh challenge. Oh my god. Dobra, no to robimy to. Pan mi powiedział, że muszę popływać. Wyjmujcie ręczniki! Ogólnie jest bardzo duży chaos taki, że po prostu przy takich zadaniach trzeba nie tyle analizować, co po prostu działać. To jest szybkie, bo mamy to od razu pod ręką. Zdawajcie. Postanowiliśmy, że jako zabawkę dla dzieci kupujemy takie wiaderko. I od razu może coś zrobimy potem na plaży, jak będziemy mieli trochę więcej czasu. Na razie ogólnie zrobiliśmy 7 zadań, więc zostało nam 8 do zrobienia, żeby wbić się do morza i wygrać to wyzwanie. Great. Co dalej? Jesteście już na praktycznie końcówce. Za chwileczkę zamienimy opiekuna i pytanie, czy nie rozwiązujecie tych zadań za bardzo po łebkach po prostu, nie? Chwila fokusu i zastanówcie się, jak zrobić najciekawiej dla widza, aby te zadania później fajnie przedstawić w filmie, nie? Jest straszny chaos dzisiaj w drużynie, jakoś ciężko się dogadać, mimo że z siostrami na przykład pracowałam wcześniej, to teraz jest mi dużo ciężej dzisiaj. Stwierdziliśmy, że wykonujemy jedno zadanie z naszej listy, czyli zrób pranka i doszliśmy do tego, że naszym prankiem będzie wkręcenie Mortalciowi, że przegraliśmy cały challenge. We are from TV and we have a challenge to get a coffee for free. Okay. White coffee, yeah. Okay, udało się, mamy to!
and this is for you from us because we are from TV and thank you very much. Wróci to zadanie i jest stop, bo poprzednia grupa przekroczyła 7 zadań i to znaczy, że jest wymianka teraz. Maja mi zapadła w pamięci, bo dobrze dyrygowała innymi, mówiła jak jest chaos, że słuchajcie, nie. Zamieniamy się, teraz do zielonych trafia Wika, że mogła też ich poobserwować, a do drużyny żółtej jadę ja z Patrykiem. Jury zamieniło się w obserwacji drużyn. Do drużyny żółtej pojechał Mortalcio i Freeze, a do zespołu zielonego dołączyła Kartoni i Wujas. Ale przecież my przegraliśmy challenge. Czemu? I Wujas był akurat z nami wtedy i powiedział, że jakby dzwonił do ciebie. No, startujemy? Dobra, no, hej. Lecimy dalej, czas start. Ale my przegraliśmy. Lecicie dalej. Lecimy dalej? Tak. Na pewno? No już mija wam czas. A nie będziemy dyskwalifikowani? No w oczach widzów pewnie tak. No właśnie, no. Nie wiem, właśnie tak się zastanawiamy teraz, czy nie wyciąć tego z filmu na przykład. No róbcie zadania. Dobra. Ale nie możemy. Czemu? No bo przegraliśmy. Nie, no to był brak. To był żart. No, to był dobra. Nie, nie. No dobrze, udało im się. Mamy napój ekipy i zauważyliśmy panią, która ma różową zapalniczkę. Spróbujemy to strajdować, bo mamy takie zdanie, żeby zdobyć coś różowego. Yeah, and for this we have you want to exchange? Yeah. Yes, yes, yes. Ewentualnie bananas. Oh, for two bananas. Thank you very much. But you must try this. This is gift for from us. Is it a present for me? Yes. You for me. Have a good day. Yes. Raz, dwa. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Jasna. Opłacało się chodzić na ten WF w liceum. Mamo, sorry, że cię mnie nie posłuchałem. Widzę tutaj przepaść pomiędzy grupami, bo widzę, że oni są bardzo tacy zgrani. Lecą, robią zadanie. Mamy tu gęgarka, a mamy do zrobienia pogłaszcz Goldena, a to jest Golden, więc kuci, kuci. Kolejne zadanie zaliczone. To mam 5 zadań do tego, żeby móc wejść do morza, więc lecimy dalej. Can we play rock, paper, scissors? Uno, dos, tres. Yes! Yes! Mamy drugie! Uno, dos, tres. Tutaj mamy planszę i zakreślamy kolejne zadanie. We are from YouTube and we have a challenge. Can you teach us three sentences in Spanish? They can be very simple. Yeah. Hola, ¿cómo estás? What does it mean? Like, hey, how are you? Okay. Hola, ¿cómo estás? Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. What does it mean? Like, one beer, please. Moim zdaniem w drużynie zielonych nie ma złej osoby. Każda z nich to jest bardzo mocne ogniwo i przede wszystkim świetnie ze sobą współpracowali. Una cerveza, por favor. E cuenta, por favor. La cuenta. La cuenta, por favor. Like a bill, please. La cuenta, por favor. Yeah! Thank you so much. You guys from Poland? Yeah! Cześć. How do you know and that? Nie dużo bardziej mówił, ale rozumiem troszkę. Rozumiem. You're from Ukraine? Yes. Okay. Możemy zrobić tą backflipa. We trójkę. 3, 2, 1, go! Fajna bijąca energia. O, jakby fajnie mi się to ogląda ogólnie. Zobaczyli, że gość ćwiczy, zapytali, co jest grane, od razu złapali jakiś wabik i wykorzystali to na stworzenie kontentu, który totalnie nikt im do tego nie sugerował. My nic nie zrobiliśmy tam. Tak, dokładnie. Mega dobrze im idzie, jakby to jest bardzo mocna grupa tutaj. Pytamy się kogoś, gdzie jest jakiś special food of coś? To jest, nie, to na pewno jest. A poczekajcie. Ale dawajcie się zapytamy, a nie nam. Jak tu przyszedłem, był taki chaos, że ja jak słyszałem to wszystko, ja nie wiedziałem, co się dzieje, no to co dopiero widzowie, wiesz co. Dobra, czekaj. A nie chcemy iść robić performance, zanim będzie ciemno? Bo tu się pokazuje. A w Super Shopie może churros będą jakieś zamrożone. A jak to będzie fast food? Ale to nie będzie fast. Dobra, chwila. Tam musimy skręcić. Dobra. O, tu może będzie coś a la Rossmann, po tą kładę do włosów też. Tak, no szukajmy tutaj pomiędzy, no nie? Dobra, słuchajcie, musimy wam przerwać. Byliście teraz w 6 miejscach różnych, szukać fast fooda i to prawdopodobnie nie wleci do filmu, no to jest strasznie i nudne. I brakuje w tym wszystkim, co robicie, historii o tym. Czyli wy strasznie dużo robicie rzeczy, ale bardzo mało o tym w ogóle opowiadacie. W ogóle jest straszny chaos i nie jest w ogóle wytłumaczone. Trochę mniej tryhardu. I troszkę trzeba dodać 10-20% więcej opowieści dla widza o tym, co się dzieje, żeby on czuł się, że on w tym jest z wami. Bo jak wy tak biegacie i między sobą gadacie, to wystarczy wyciąć coś z tego i to traci całkowicie już kontekst, więc będzie trzeba wyciąć wszystko. Jest! Skateboard! I widzę hulejnogę! We have a challenge to use your scooter for just 12 seconds. Yes. Do you have maybe helmet? Wtedy wskakujesz w rampę i dostawiasz drugą. Wskakuję w rampę i dostawiam drugą, tak? Czemu nie?
Oddaję. Thank you very much. Czekamy, czekamy na kask, żeby było bezpiecznie. Oh, there it is. Gracias. Boję się, bardzo się boję, ale wiem, że uda mi się to zrobić, bo robiłem to już milion razy. Jednak zawsze jest ten strach. Nie będę lądował, mamy mega mało czasu, bo nie wylądowałem na podejście. Ale jest, udało się przełamać strach. Hello, we need to buy churro. Thank you so much. Thank you so much, have a nice day. Udało się, udało się, udało się, udało się, udało się, udało się, udało się. Siostry, miałem wrażenie, że strasznie mało się po prostu dzisiaj udzielały, gubiły się. Mhm. Odhaczamy nasze kolejne zadanie, czyli ale są słodkie? Fajne są. Mamy już 12 zadań, moi drodzy. Zostały 3 do końca. Dominik, ty jesteś kondycją tej grupy, ale my nie. Oczywiście, dlatego się tutaj nie wyrywam nigdzie do biegania. Ktoś musi biegać, ktoś inny musi myśleć, wiesz jak to jest. Żartuję, że... 5 zadań nam tylko zostało do zrobienia, żebyśmy mogli wskoczyć do morza. Oh yeah, słychać już powoli odgłosy plażowiczów. Lubię Dominika, ale słyszałam nieraz właśnie, że on jest taki, że często wyrywa się do tej kamery i nie daje innym dojść do słowa, ale ja zupełnie dzisiaj tego nie odczułam i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Czułem, że musiałem sam sobie szukać tego miejsca, nie chciałem się na siłę wpychać, także mega fajnie też, że to docenili. Patrzcie, mamy zadanie, kup sobie jakiś śmieszny gadżet i myślę, że tutaj to będzie... Także bierzemy taką śmieszną pompkę do wody, przynajmniej będziemy mogli oblać naszych przeciwników. A teraz tam nie bawiamy, że to płaci. Wszystko. 3-4! O nie, przegrałam. Jest! Płaci, kochana. Myślałem, 11, zostały 4 rzeczy. Moim faworytem w drużynie zielonych jest, myślę, że na tą chwilę Olek. A w drużynie żółtych jest to Julita. Pofarbować włosy musimy. Chciałyśmy kupić farbę, ale to jest ciężko dostępna. Byliśmy już w paru sklepach, więc... Nasza interpretacja jest taka, że mam takie neonowe pigmenty, które są sypkie. No ja w włosach to wygląda fajnie. Nie. Dobra, smerfetka. Dobra, teraz prezentacja do kamery. Czy zaliczamy ten challenge? Wydaje mi się, że... No pewnie. Nie, no moim zdaniem git. Jeżeli miałbym oceniać osoby, które najbardziej mi zapadły w pamięć, teraz na świeżo bym powiedział, że Julita jest strasznie taka radosna, pogodna. Za 2 godziny Argentyna, Polska! To musimy się tym bardziej wyrobić! Właśnie. I to jest dla niej największa presja czasu w tym momencie. Większa niż to, który ustawiliśmy sobie sami. Can you do this with us? With us? It's gonna be real quick, like 1 minute. Okej, thank you so much. Bardzo trudne zadanie było zagrać z ludźmi w łapki, ponieważ ludzie w ogóle nie gadali po angielsku. Mamy generalnie jeszcze challenge, w którym musimy tutaj się zamienić ubraniami, więc zakładam czapkę, ponieważ mam w planach się... Właśnie to samo wpadłam z chustką moją, żeby się zamienić. Mam w planach właśnie zamienić się czapką. Chciałbyś się ze mną zamienić czapeczką? Czapeczką? Dobra, jeszcze trochę. Dzięki bardzo. Do końca odcinka jestem po genialnej szepeczce, tak? Nie zaliczamy wam zadania z ubiorem. I nie dlatego, że jesteśmy źli, tylko mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, jak nagrywaliśmy bingo i Natalka nam nie zaliczyła, a my wymieniliśmy się koszulką. Więc okay. Tu chodzi góra i dół. Niestety czapeczka jest niezaliczona, musimy się zmienić całością ubioru i góra i dół. Dawajcie, ej, możemy zagrać z nimi w sumie. Ej, a z nimi? My też mamy. Ola. Dobra, ale wyzwanie za wyzwanie. Dobra, wyzwanie okay, za wyzwanie. Uwaga, wy chcecie, żebyśmy z tym zagrali, tak. A my chcemy, żebyście się zamienili z nami ciuchami na sekundę. Dobra, ale my mamy minutę czasu. Dobra, no to szybko. Zagrajcie z nami w łapki. Musimy wygrać. Dajcie wygrać. Współpraca przede wszystkim. Współpraca, wspieramy się w tym programie. To nie chodzi tylko o to, żeby wygrać, ale żeby współpracować. A nie macie zadań. Nie powiemy wam. On jest taki, ciekawy, czy kto wejdzie. Kuba z mężczyzną. Fota, szybka fota, uwaga. Uśmiech, zrobimy relacje. Prawie. Szybki fryzjer, szybki make-up. My się ścigamy w sumie, nie? No dawaj, Michu, okej. Zostało nam ostatnie zadanie, więc jest szansa, że to wygramy. Zdecydowaliśmy, że teraz robimy zadanie zaśpiewaj zwrotkę Wiki na cały głos. Nasze kosmetyki dzisiaj chowam do torebki. Teraz to mój bagaż, tak jak kiedyś bagaż presji. Ile mamy? Zostały nam tylko 2 zadania. 2 zadania. Bardzo dobrze nam się, naprawdę bardzo dobrze nam się wszystkim współpracowało. Nie przekrzykiwaliśmy siebie przede wszystkim, co było bardzo fajne i każdy jest zadowolony. Tak też mi się wydaje, ja bynajmniej jestem bardzo zadowolony z tej grupy. Hola, hola! Do you have a flower? No
zawieźć do nich. I to z balkonu nam go dadzą. Mam nadzieję, że jest... Łapiemy? For you. Yeah. Kolejne zadanie zaliczone. I uwaga, uwaga, zostało nam ostatnie. Ale co, kochani, te tapas to chyba za łatwo. Może dodamy do tego jeszcze jedno zadanie po tapasach. No dobra. Żeby zrobić 16. To możemy stanąć i zaśpiewać. Dobra, to ja też bym była. No to dawajcie. Byłaś tylko chwila. Twoje usta smakowały jak wanilia. Są aplauz, Było klaski. Tak? Mamy widzę, mamy widzę. Nie, dobra, skończyliśmy zadanie, skreślaj. Szybko, ostatnie zadanie. Skreślaj i się rozbieramy już. Dostajemy właśnie nasze jedzonko i lecimy do morza. Chodź. Dobra, my tego więcej, trzymaj jedno. Dajmy pole. Tak, dojdzie, lecimy do morza. Wchodzimy jak najszybciej, zejdziemy. Wykonaliśmy wszystkie 15 zadań i właśnie wchodzimy do wody. Tak, ale ja, żółty! Wspaniała akcja. Nie chciałem wam przeszkadzać w restauracji, bo jak wchodziliście, to tamta drużyna wygrała, nie? Nie! Ale jesteście na podium, zajęliście drugie miejsce. Oto wasza nagroda! Wow! Nie gadaj! Naprawdę? Donacje i 1000 zł. No i co? Ale nic średnie mina. Męska drużyna przegrała. Mimo tego, że wygraliśmy, było dużo chaosu i było dosyć ciężko. Wydaje mi się, że dzisiaj był taki chaos w grupie, gdyż ja byłem w tej grupie. Ja daję takiego chaosu. Ale po prostu taki jestem i można to zmienić, ale czy to wyjdzie na dobre? I love you! No, to jest Michu typowy. Czemu był chaos? Przez Micha. Trochę przez Micha, ale każdy z nas dołożył swoją cegiełkę do tego, próbowaliśmy się przekrzyczyć. Najgorzej w grupie dzisiaj mi się pracowało chyba z Polą, dlatego że no troszkę jakby widać było, że tak mocno do tej kamery chcę pójść. Pola nawet gdzieś tam na Wikę wpadała. Po zakończeniu konkurencji nasi goście specjalni spędzili trochę czasu z uczestnikami, a potem wszyscy poszli spać, by wstać kolejnego dnia na panel tego odcinka. Otrzymamy kciuki, abyśmy zostali w naszym trójkowym składzie do finału. A tak, od razu prosto na finał tym autem. Wy też trzymajcie za nas kciuki, koniecznie. Wysyłałem sobie zdjęcia, bo robiliśmy dużo i możemy je wrzucić. Jak to oglądacie, to już są na naszych Instagramach, więc wbijaj. Bo jak to dużo lajków. Pozdro. Dobra, więc moi drodzy, przechodzimy do studia. Będziemy sobie tutaj w takiej scenerii z pięknym widoczkiem rozmawiać z uczestnikami, ale najpierw chcielibyśmy pogadać z wami. To wy macie tutaj z kimś troszkę więcej współpracować. Najlepszy typ i ktoś, kto twoim zdaniem troszkę odstaje od reszty. Mi wczoraj po prostu gadała. Tutaj inicjatywę bardziej przejęła siostra Wiktoria podczas różnych zadań, więc myślę, że tutaj Karolina była najsłabszym ogniwem. Maja nie została z nami. Kiedy my jakby zostaliśmy oglądać mecz, Maja poszła. Jako jedyna, reszta była. Okej. Mhm. Ja zaczynałem od zielonej drużyny, tam był naprawdę ogar. I jak wpadłem do tej gorszej wczoraj, no bo była tak gorsza drużyna, to no było ciężko się połapać po prostu. Był duży kontrast. Osobę, z którą bym się najlepiej dogadał, mam wrażenie, i dałbym Julitę. Okej. Okay. O, Julitkę, no. Fajnie. Bardzo dobrze jest. Ja bym wujas chciał powiedzieć, że no, tutaj twoja Pola to się nie popisała i dzisiaj nie będzie z nią miło. Moja Pola miała gorszy dzień, za to Maję, po pierwsze, przedrzeźnia naszych gości. Ojejku, bo miała takie zadanie. A po drugie, ma wyjebane we wszystkich i poszła, jak wszyscy siedzieli razem. Była zmęczona. Zmęczony youtuberek. Ona musi odpocząć, żeby być w pełni sił. W trakcie dnia Patryk wskazał ją jako jedną z najlepszych razem. A Wiktor jako jedną z najgorszych. Pogadamy zaraz z nimi. Zapraszamy uczestników. Boję się, kurde. Za bardzo mi zależy, no nie? Hejka! Cześć! Dzień dobry! W takim razie zacznijmy sobie może właśnie od Oliwiera, chodź do nas. Brakowało tam troszeczkę
takiej rywalizacji, ale to też trochę wina nasza z Patrykiem, bo wam wklepaliśmy do głowy, że musicie tutaj myśleć bardzo o widzach i znowu byliście tak skrajni w tym, ale to dobrze, bo słuchacie się rad wszyscy i to było widać, to było fajne, to nam się podobało, więc tak samo te słowa są, Oliwier, kierowane do ciebie. Ty też bardzo często byłeś taką postacią, która wypełniała te przestrzenie, ale właśnie o tym chyba, Patryk, ty byś mógł coś więcej tak powiedzieć, nie? Bo umiesz też przejąć inicjatywę i być tym jakby liderem, jak trzeba. Umiesz powiedzieć coś do kamery, wytłumaczyć widzowi, co się dzieje, więc nie grałeś tylko tej osoby z tyłu, ale też umiałeś być dobrą osobą z przodu, więc zapisałem sobie ciebie jako najbardziej jakby kompletną osobę pod względem kontentu. Fajnie, bardzo mi miło. W ogóle wasza drużyna wzbudziła we mnie takie emocje, że ja wam faktycznie kibicowałam. Super mi się to po prostu oglądało i też właśnie w twoim przypadku uważam, że świetnie sobie radziłeś. Bardzo podobało mi się twoje zachowanie na skateparku, bo z jednej strony chciałeś zrobić content, z drugiej strony widać, że się bałeś, ale zadbałeś o to, że najpierw zrobiłeś kilka prób, później załatwiłeś sobie ten kask, czyli wiedziałeś, co robisz, dałeś taką trochę pewność, to często tak będzie wyglądać, że okej, chcemy coś zrobić, ale trzeba zadbać o jakie są następstwa. Zastanowić się ze dwa razy, nie? Więc zadbać o tą minimalną chociaż odpowiedzialność, więc No wy byliście potężną grupą wczoraj, bardzo, bardzo mocni byliście. Więc Oliwier, o czym masz pamiętać? O, żeby myśleć dwa razy. I? I żeby być jeszcze lepszy. Tak, i też w tym wszystkim, żeby być pokorny. Dokładnie tak. I jesteś bezpieczny. Dzisiaj serio, pamiętaj o tym, dobra? Dobrze. Dziękuję ślicznie. Gratulacje. Bardzo mi miło. Gratulacje, Oliwier. Gratulacje, bo na tym etapie to już jest coś. To może teraz najsłabszą osobę z tej grupy, co? Chodź, Maja. Ale ogólnie tutaj na obronę, w czasie, kiedy były robione te salta, to wasza dwójka z Olkiem zadbaliście o to, żeby i tak robić content z boku, który był równie fajny. Był moment na przykład, kiedy wszyscy zaczęli gadać w tym samym czasie, ty coś mówiłaś i powiedziałaś, poczekajcie, i powtórzyłaś to, a to jest ważne dla widza, bo jak jest chaos, to nic nie zrozumie, więc mi się bardzo to spodoba. Ale ja wiem, czemu Maja jesteś tutaj wyłoniona jako najsłabsza. Mhm. Wiesz czemu? Nie. Bo nie było cię na wspólnym spędzaniu czasu z resztą. No tak, byłam wczoraj trochę zmęczona wieczorem. I myślę, że to jest jedyny powód, dla którego można by mieć coś do zarzucenia tobie, bo oni chcieli z wami spędzić czas. Wiem. A ciebie tam nie było i to jest... To był minus. Tak byś wyszła z odcinka, zanim się skończył. No, ale było super, wasza grupa wczoraj mega fajnie, także też oczywiście Maja, jesteś bezpieczna dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dominik, dawaj. Oglądaliście TikToka? Dominika, sprawdzaliście? Oglądaliśmy. Ale TikToka. No właśnie, już nie ma go. Ja wiem, właśnie widziałam, że już wszystko usunięte z tych takich gorszych. Okazałeś się być w realu lepszy niż myślałam, że będziesz. Z TikToka można było cię ocenić jako taką... Pajac? No. Boże, głupek. No tak, no. Mieliśmy cię trochę inaczej niż jesteś w realu i myślę, że właśnie te TikToki były bardziej na twoją niekorzyść. No mówiąc prosto, ja jestem tego świadomy. Dlatego od razu to zrobiłem, nie uwijałem z bawełny, no tyle. Bardzo mi się podobało to, jakie pomysły miałeś, nawet na samym początku. Fajnym pomysłem było to, żeby zapukać po prostu do ludzi, żeby powiedzieć im komplement. Także dzisiaj jesteś też bezpieczny. Dzięki. Dziękuję. Ale nie wszyscy mogą być bezpieczni przecież. Chodź do nas. Olek, wytypowałam cię jako mojego faworyta z całego twojej 5 minut. Świetnie pokazujesz się przed kamerą, dbasz o to, żeby, wiesz, powiedzieć widzowi, co się właśnie teraz dzieje. No i jesteś taki ekspresyjny, pozytywny i dlatego jesteś też moim faworytem. Dziękuję bardzo. Dużo było takich sytuacji, kiedy zwracałeś uwagę na widza. Operator był za tobą, odwróciłeś się do operatora i mówiłeś, co robicie, bo tego brakowało od razu, nie? A to od razu to zrobiłeś. Kolejni goście, oni są znowu zachwyceni tobą i ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że ty przyszedłeś, miało cię nie być w tym programie nawet i jesteś z dnia na dzień lepszy. Także gratulacje. Dziękuję bardzo. To powoduje, że cała wasza grupa jest bezpieczna dzisiaj i jesteście w kolejnym dniu. Zapraszamy w takim razie grupę numer 2. Dawaj, kuzyna, na pierwszy ogień. Chodź, kuzyn, chodź. Witam. Słuchajcie, wy powiedzcie, ja zakończę z kuzynem. Uważam, że w grupie żółtych najlepiej wypadłeś. Tak? Tak. To miało być zakończenie, Wika. No to po co dajecie mi jako pierwszą? Ja pierwszą. Z twojej inicjatywy wychodziły jakieś rozwiązania, czyli na przykład w sytuacji, w której Julita udawała małpę, no to ty wpadłeś na pomysł, żeby każdy się zaangażował. Niestety nikt z was nie chciał się zaangażować, a to byłoby zarąbiste rozwiązanie. I przy okazji robienia tych zadań robiłeś poboczny content.
tego brakowało czasami w tej grupie. Cieszę się bardzo, że jednak cię wzięliśmy tu ze sobą, bo no coś pękło i jest teraz o wiele lepiej, nie? No zresztą z tą wanilą, Jezu, tak. To było wspaniałe. Stary, uratowałeś to, to byłoby cringe'owe, nie? Ale ty poszedłeś do kogoś tam, zrobiłeś jakieś jaja, ludzie zaczęli wam klaskać, no kozak, no. Ale pokazujesz, że nie musisz być tylko dodatkiem, że możesz też liderować i to było dobre. To też powoduje, że dzisiaj dołączasz do reszty swoich kolegów tam po twojej lewej stronie, ponieważ jesteś dzisiaj bezpieczny. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to też powoduje jeszcze jedną rzecz, że dzięki temu poznaliśmy właśnie grupę zagrożoną, czyli całą waszą czwórkę. Była przepaść, przepaść między waszą grupą a grupą zielonych. Montażyści mieliby ogromny problem ze sklejeniem z tego. Na bank by trzeba było milion overvoice'ów dogrywać, bo właściwie nie wiadomo było o co wam chodzi, co wy robicie, dlaczego podejmujecie takie decyzje. A teraz przejdziemy konkretnie do problemów, które dotyczyły jednostek i może zaczniemy od Julita, ciebie. Chodź do nas. Jak to, Julita, się stało, że ty sobie nie poradziłaś z nimi wczoraj? Było bardzo ciężko współpracować. Nie wiem, czy to kwestia jest tego, że były cztery dziewczyny u nas w grupie. Często jest ciężej się dogadać, jak jest więcej kobiet. Jak ja patrzę na was, to wy wszystkie jesteście w miarę konkretne babki, no. Może w połączeniu po prostu takim. Pierwszy raz chyba byliśmy w takim połączeniu. Okej, okay. A kto według ciebie był najgorszy z tej trójki, co stoi za tobą? Czy ty? Nie, ja bym siebie tutaj nie dała, bo no to już o kimś pomyślałaś, tak? Nasza grupa dzieliła się na te charaktery takie dominujące i na bardziej naturę łagodną. To kto był najlepszy po tobie? Według mnie Pola. A po Poli? Wiktoria. Okej. Dobra, a Patryk i Wika? Tak. Jakbyście mieli wskazać z ich wszystkich jedną osobę, z którą macie najlepszy vibe, to by to był? Julita. A ty, Patryk? Ja dałem Julitę. Więc widzisz, Julitka, najstarsza jesteś, mówią do ciebie mamuśka, no to brakowało tego, żebyś ich wzięła. Ciężko było okiełznać mi tą gromadę. Na razie ci podziękujemy jeszcze, możesz tam stanąć, nie jesteś jeszcze bezpieczna, więc dołącz do reszty. To może chodźmy po kolei, chodź Karolina do nas. Ja widzę, Karolina, że ty czujesz się, że ty odpadasz zaraz. No, czuję stres. Czujesz stres, ale co, jesteś przekonana, że odpadniesz za chwilę z tej czwórki? Nie jestem przekonana. To kto odpadnie? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. A kto był u was w grupie najsłabszy, twoim zdaniem? Jeżeli mam oceniać z całej grupy, to... Z waszej piątki, tak. Tak. To wydaje mi się, że ciężko się pracowało z Polą. My też to zauważyliśmy, że wy chyba obie nawet nie dogadujecie się z Polą. No właśnie tak nie jest, bo jak jest off camera, to jest super i normalnie Pola jest miła i tak dalej, ale jak jest kamera włączona, to no wczoraj było mnóstwo takich sytuacji, w których gdzieś tam staraliśmy się podchodzić i mówić do tej kamery i tak dalej, a no był chaos ogromny i też starałam się na przykład powiedzieć, że dobra, skończmy nagrywać, stańmy, ustalmy coś, bo robimy jakieś zadanie, a później wychodzi zupełnie co innego i nagle Pola mówiła, żebyśmy biegli, żebyśmy robili inne zadanie, cały czas to przerywaliśmy i po prostu wydaje mi się, że przez to był taki ogromny chaos. Ja też nie chciałam się na siłę pchać do kamery, bo nie czułam. To co to za emocja? Bo zobacz, mówisz, że zamknęłyście się na to, że nie będziecie przejmować się opiniami innych, ale z drugiej strony, czy nie zamknęłyście się za bardzo? Mam odczucie, że nie, wręcz przeciwnie, wręcz staraliśmy się rozmawiać. Ja muszę ci od razu powiedzieć, że ty jako osoba zrobiłaś bardzo duży progres. Sam fakt tego, że ze mną dyskutujesz teraz, to jest dla mnie coś nowego. I odbieram to jako twój sukces. Tylko nie wiem, czy to wystarczy na dzisiaj. Na chwilę obecną wróć proszę, dobrze? Za chwileczkę jeszcze trochę porozmawiamy i zastanowimy się, co dalej, okej? Dzięki. Chodź, Pola, proszę. Skoro zostałaś już wywołana. Wiesz, że ja się zgadzam trochę z Karoliną? Cóż mogę rzec? Pojedynek moich dziewczyn tu jest? Nie uważam tak. Ty jesteś osobowością, która potrafi bardzo mocno namieszać. Jesteś dziewczyną, która wchodzi i bierze swoje. A dziewczyny, czyli Wiktoria i Karolina, to są dziewczyny, które nie pozwolą sobie zabrać. I to powoduje, że między wami iskrzy. Ale nie może być tak, że sprawiasz komuś przykrość.
Ale ja się nie zgadzam z tym, bo my się nie kłócimy. Na przykład wczoraj, przecież też przedwczoraj pracowałyśmy razem w drużynie i uważam, że super nam się pracowało. Jeżeli będziesz chciała, to ja jeszcze ci to wytłumaczę później. Teraz to nie jest miejsce na to, ale to jest moje spostrzeżenie, które według mnie trafia w punkt. I wydaje mi się, że ty nie dostrzegasz tego po prostu. Okej. Tak. Zaczynają się pojawiać takie też jakieś nieciekawe sygnały, które zauważam w związku z tobą. Na przykład traktowanie przez twoją osobę pracowników jest takie dosyć zastanawiające. Wiesz, po pierwsze to nie są twoi pracownicy, po drugie raczej by się chciało, żeby ktoś miał szacunek do innych osób, jak ich o coś prosi, a nie mówił to z taką wręcz, niektórzy to odbierają jak nawet pogarda. Ten twój ton narzuca, że jakbyś od nich wymagała, żeby to zrobili i... Ludzie się z tym czują niekomfortowo, to powoduje, nie? Że będzie ci ciężko współpracować z ludźmi i ja nie wiem, czy my chcemy mieć kogoś, z kim będzie nam się i innym ciężko pracowało, rozumiesz? Tak. Nawet wczoraj ci 3 razy zwróciłem uwagę, pewnie nie słyszałaś. Tak, tych trzech bo poprzednich. To było głośno. Za 4 dopiero usłyszałaś, że jak powiedziałem, żebyś może poprosiła o to Natalkę, to był jeden z tych momentów, nie? Jasne. I ich w trakcie dnia widziałem kilka. Okej, to wezmę do siebie i masz rację w tej kwestii. Nie zmienia faktu, że ja mam ogromny szacunek do każdego tutaj. No to pokazuj. Co z tego, jak masz szacunek, jak tego nie pokazujesz, jasne, że masz ten szacunek? Jasne, czyny, no a nie słowa. To wiesz, jakby tak jakbyś go nie miała, nie? Po prostu. To był taki odcinek ciężki akurat. Pierwszy raz też pracowałam ciężki. Z dwiema osobami z drużyny. Po drugie, z dziewczynami, z siostrami pracowałam drugi raz. To był jeszcze taki rodzaj odcinka, że się ścigaliśmy. Musieliśmy robić zadania, które czasami były niekomfortowe. My wiemy, co mieliście do zrobienia. No wiem, i dlatego to tak wyszło. Czyli to nie twoja wina. Nie, moja to jest. Dokładnie tak to przedstawiłaś. To są za wymóweczki, wiesz, no to ale... tak to wiemy wszystko, co ty powiedziałaś. Okej. Ja lubię z tobą rozmawiać prywatnie. Lubię z tobą dyskutować i tak dalej. To, co robisz teraz, to nie jest w ogóle fajne. No ja wiem. Nie wiem. Tutaj ta energia, jak ty teraz przed nami stoisz i mówisz, to jest już powiedziałam, że już nie chcę. Możesz mieć gorszy dzień, możesz po prostu polec tak, jak poległaś wczoraj, tylko ty nie próbuj tłumaczyć sobie tego, że tak nie było. Ale ja wiem, że było, powiedziałam. Dziękujemy. Na razie. Dobra? Wiktoria, powiedz nam, jak to wczoraj było z tą Polą i z popychaniem przed kamerą? To każdy bardzo mocno podszedł do tego zadania indywidualnie, nie? Bo tutaj raczej nie chodzi o nasze relacje, które mamy gdzieś tam między sobą. Na pewno z Polą mam trochę gorszą, ale indywidualnie podeszli i kiedy ja coś chciałam mówić, to przez przypadek Pola nam nie wpadła, może zrobiła to celowo, ale nie chciała. No tak, ja jak byliśmy na plaży, to powiedziałam, że jestem zawiedziona sobą przy nich i że przykro mi jest, że tak wyszło. Ja mam pewną obawę co do ciebie, że już zobaczyliśmy wszystko od Wiktorii. Może zróbmy też tak, bo nam pozamarzają tutaj ludzie. Schowajcie się do środka. Wszyscy na chwilkę, my się naradzimy też, dobra? Musimy pogadać, okej? Bo mamy kilka nowych zmiennych. Pojawia się bardzo dużo wątków tego, że komuś tutaj ego skacze. I nagle zapomniałem, że wy jesteście 100 leveli nad nimi, jeżeli chodzi o doświadczenie i wiedzę. I chcielibyśmy was zapytać, kto z tej całej grupy, kim widzicie, że zaczyna się jakiś problem, kto jest nawet, nie wiem, niemiły albo przedmiotowo podchodzi do was albo do naszych pracowników. A ja co do Julity i Olka, oni jakby bardzo przedmiotowo traktują mnie, i Julita do mnie przychodzi i daje mi telefon, mówię tego, potrzymaj mi to. Tak samo Olek woła mnie z salonu i mówi tego do mnie. Zuza! Tak, Karolina jako pierwsza przyszła pomóc wczoraj posprzątać, jakby... Jako jedyna, tak naprawdę. Tak. I po niej przyszli, jakby zobaczyli, że ona nam pomaga i wtedy przyszli jakby inni uczestnicy. Bardzo wam dziękujemy. Proszę bardzo. Zapraszamy w takim razie uczestników ponownie. Tak, Julita. Julitka, chodź do nas. Okazało się, że ty również podchodzisz do nich bardzo często z taką wręcz pogardą. Może nie pogardą, ale przedmiotowo. Tak to odbierają. Naprawdę? Tak. Brak używania słów typu proszę, typu dziękuję, korzystanie z nich jakby byli waszą własnością, to nie jest okej. Ale ja bym chciał, żeby to była lekcja i nauczka dla wszystkich, chociaż tutaj głównie chodziło o ciebie. Chciałbym, żebyście wszyscy wzięli... Ale poczekaj. O ciebie i chodź, Olek. No i o ciebie też. Traktujecie innych tak, jakbyście to wam należało. Wiesz, to są ludzie, którzy są 100 leveli nad wami. Którzy wiedzą... Pod każdym poziomem, tak. Nie? Doświadczenia, pozycji, wszystkiego. Należy im się szacunek i nie pozwalać sobie na rzeczy, które wydają wam się śmieszne, bo dla nich nie są. To są ludzie, którzy pracują tutaj, jak wyjdziecie spać i którzy pracują zanim wy wstaniecie. I to są ludzie, którzy oddają
do tego, co my robimy, swoje całe serce, więc jeżeli ktoś będzie niemiły i nieprzyjemny, to oni nie będą chcieli tego robić. Chyba wystarczy teraz. To wystarczy na tyle. Przemyślcie to sobie, jako cała grupa, pomyślcie, co moglibyście zrobić dla tych wspaniałych ludzi. Także Olek, wróć proszę do siebie. Tak więc, Julita, będziemy cię obserwować, bo jest to dla nas zaskakujące, że akurat ciebie tutaj wskazali niektórzy. Ja odbieram to zupełnie inaczej. No wyobraź sobie, że sprawiasz ludziom przykrość, a wydaje ci się, że jesteś taką słodką królewną dla wszystkich, no. I u nas wręcz pojawiło, u nas się pojawił znak zapytania, czy ty czasem tutaj takiej nie grasz, nie? Słodkiej dziewczyny, wiesz, nie, co chodzi? Nie, ja mam z natury tak, że jestem opiekuńcza bardzo. I w sumie zdziwiło mnie to bardzo. No powiem ci, kogo wskazali ludzie jako opiekuńczą bardzo. Stoi za tobą. Wiktoria, nie, akurat tak? Nie matka, tylko córka tym razem. Okej. Okay. Słuchaj, miałaś diamentowy bilet i musisz teraz po prostu pokazać, że... Mi się teraz po prostu głupio bardzo, że coś i dobrze ci jest głupio. Odebrane inaczej. No to dobrze. Słuchajcie, od początku wam mówiliśmy wszystkim, że my to te zadania mamy w dupie, my patrzymy na wszystko, co jest dookoła, nie? Z każdego się da zrobić influencera, nie? Wiadomo, jedni zrobią to szybciej, drudzy do tego dojdą wolniej, ale my szukamy osób, z którymi nam się będzie dobrze współpracowało. Jestem zdziwiona, że ktoś mógł odebrać to, że w jakiś chamski sposób się odnoszę do kogoś być może, bo akurat to jest ostatnie, co bym mogła zrobić. Przepraszam. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o to. Chamskość polega na tym typu podaj, weź, pozamiataj, na tej zasadzie, wiesz? Pamiętajcie o tym, ty Julita też i dzisiaj jesteś bezpieczna. Dziękuję. Przechodzisz dalej, dołącz proszę do szóstki, która tam stoi. W zeszłym odcinku też mówiłem wam o jednej ważnej kwestii, która jest dla nas niezwykle istotna, czyli o tej ekspozycji na finalistów, bo rzeczywiście tak jest. Chcemy, żeby widzowie jak najwięcej czasu spędzili z osobami, które czujemy, że mogą wygrać ten program. I dlatego nasza decyzja dzisiaj będzie taka, a nie inna. Kto by się spodziewał, nie? Że to taka, tak będzie ta trójka wyglądać. My mamy jakieś założenie, teraz już, ale jest to moment, w którym zawsze możecie to jeszcze zmienić. Dlatego potrzebuję od was po kilka zdań, dlaczego powinnyście zostać w programie. I chciałbym zacząć, Wiktoria, od ciebie, dobra? Chciałabym zostać w programie, ponieważ uważam, że otworzę się. I wezmę trochę przykład z Micha. Dużo osób było na niego złych w naszej grupie. Twierdzili, że źle się współpracuje z nim, a fakt jest taki, że każdy się po prostu przygotował na to, że on się nie otworzy i nie będzie taki open do kamery, ale skupię się głównie na sobie. Będę ja i grupa razem, a nie tylko grupa i wtedy, kiedy grupa działa razem, to ja się pokażę. Że pytałem was, kto powinien wygrać program, tak? Tak. I kogo podałaś, kto powinien wygrać program? Moja siostra. Że powinna wygrać go Karolina, tak? Nie wskazałaś siebie wtedy. Ale oczywiście zawsze jak mówię o Karolinie, to mam na myśli nas razem, bo przyszłyśmy tu razem, nagrałyśmy filmik castingowy razem. Jakby no, same chcemy też działać razem, bo uważam, że w nas jest taka cała siła. A co jeżeli nie mogłybyście być razem? Nie doprowadziłybyśmy do tego. Właśnie doprowadzacie. Ale nie chcemy tego robić. Czy jeżeli jedna z was odpadnie, druga zrezygnuje teraz? No, ja powiem, że tak, bo tu przyszłam z nią i chcę być z nią. No ja nie widzę innej opcji, żeby... Wiem, że we mnie i w Karolinie jest po prostu siła. Tworzymy po prostu energię dobrą, ciągniemy wszystkich do przodu. Ale i osobno tak nie jest. Wiktoria, ale to nie jest prawda, że wy sobie nie radzicie osobno. Radzimy sobie, oczywiście, no to że tak, bo zostaw to już tak. Dajmy teraz możliwość wypowiedzenia się Poli. Pola, jak przekonasz Karola, żeby nie wrócił cię z programu? Bo moją faworytką jesteś, ale nie uchronię cię przed nim, nie? Tak jak wczoraj zauważyłeś na panelu, ja świetnie umiem się rozwijać i świetnie umiem zwracać uwagę na moje błędy i nad nimi pracować. Podwinęła mi się noga po prostu wczoraj. Każdy ma prawo do błędów i ja to zrobiłam błędy, ale wyciągam z nich wnioski i idę do przodu. I ja właśnie po to tu przyszłam, żeby wyciągać wnioski i się uczyć. Dobra, dzięki. Karolina. Co myślisz? No, chcesz zostać w tym programie w ogóle jeszcze? Chcę, chciałabym zostać. Uważam, że zrobiłam ogromny progres na...
No ale nie wyobrażasz sobie zostać tu bez siostry na przykład, a ona bez ciebie. Nie. Ona wskazała ciebie. Kogo ty wskazałaś na tym, że powinien wygrać ten program? Siebie. To zobacz, twoja siostra w ciebie wierzy, a ty mówisz, że jak ona odpadnie, to ty rezygnujesz, czyli chcesz ją zawieść w tym wszystkim? Nie, nie chcę zawieść jej. Jednocześnie nie chcę być tutaj bez niej. Chcemy być tym wszystkim razem. Rozumiem. No to teraz spotkaj się z rzeczywistością, która mówi nie, nie możecie być. I co ty, jak ty z tym grasz? Nie chcę się poddawać. No ale to jest poddanie się, bo to jest jak gdyby wywieranie presji na nas. Albo dwie, albo wcale. No bo przyszłyśmy tu razem i... Karolina, takie... czy to jest ten deal? Czy jeżeli jedna z was odpadnie, to druga zrezygnuje? Rezygnujecie jakby... Z dwóch szans. Z dwóch szans, wiecie, z rozwoju dodatkowego. Jakby nie rozumiem też w ogóle. Czyli patrz, teraz nie, wyrzucam Karolinę i ty mówisz, no niestety nie poradzę sobie bez niej, on nie poradzi sobie bez mnie, ja rezygnuję. I żadna z was się nie nauczy tego, co będzie w kolejnym i w kolejnym odcinku. I nie wróci z warsztatem do domu. I nie przekaże go siostrze, nie pomoże jej, tylko jakby to co z tym, się podda. Co z tą chęcią? Patrzycie na emocje pomiędzy wami, zamiast na to, jak być lepsze. Bo gdybyście chciały być lepsze, to do końca chociaż jedna z was powinna chcieć, znaczy obie powinny zostać do końca, niezależnie od drugiej. No ja o tym nie myślałam w ten sposób. No widzimy. Nie no, bo wiecie, trochę przedstawiacie to w taki sposób, jakby to był koniec świata. My was nie rozłączymy na długo. No ja mogę spróbować, w sensie... Dobrze. Pieprzyć tą Wiktorię, nie, ja mogę spróbować. Nie, mogę spróbować. Nie, no teraz jakby wzięłam słowa wasze do siebie i faktycznie mogłabym spróbować. Dobra, poczekaj, bo ja nie wiem, czy to nie była dla mnie najbardziej przekonująca mowa, jaką widziałem teraz. To może zróbmy tak. Mogę zaryzykować, myślisz? No dawaj. Przejdźmy do tego werdyktu, do grupy, która stoi tam. I dołączy do kolejnego odcinka, przechodzi Karolina. Cię porobiło, co? A ty jak się czujesz? Jesteś dumna z siostry? Poświęciłaś się dla niej? Znowu? No faktycznie, jeżeli ona będzie tam sama, to przyniesie dla nas dwóch duży warsztat, więc będę trzymać kciuki, bo wiem, że ona ma szansę wygrać. Tylko wiem, że musi dawać z siebie 100%, a ona gdzieś tam może czasem o tym zapominać i nie myśleć przede wszystkim o tym, co myślą o tobie inni. Bo są tu osoby, gadałyśmy o tym, które nie są szczere, przychodzą do nas, obgadują nas, kogoś innego, przepraszam, do nas? A później siedzimy we dwie, patrzymy, idą sobie do łazienki te osoby obgadać nas i myślą, że tego nie słyszymy. Więc Karolina, jeżeli ty tam będziesz, to po prostu olej to wszystko i wygraj to. Dobra. No to słuchajcie, formuła tego programu jest jaka jest. Wiktoria, odpadasz dzisiaj z programu. Pola, zostajesz w programie. Idźcie do grupy. Czy są fałszywi, czy nie? Słuchajcie, na tym etapie już nie ma osoby, która jest słaba, nie? Chcemy, żebyście z tego mieli jak najwięcej, żeby z tego wynieść jak najwięcej. Tak to teraz będzie już wyglądać, kochanie. Już nie ma tu przypadkowych osób. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Już stwierdziłam, że nie mogę się przejmować po prostu tutaj niczym, chociaż będzie to trudne na pewno. Dawaj. No i zobaczyć ty, za nas. No. To, co chciałaś mi powiedzieć, weź to do siebie i serio zobacz.